Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Zbliża się południe, dlatego już teraz zapraszam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria, abyśmy radosnym sercem przenieśli się na plac świętego Piotra, aby wziąć udział w modlitwie południowej Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem. To 21. niedziela zwykła, już jedna z ostatnich niedzieli okresu wakacji, urlopów. Pragniemy tym bardziej łączyć się w modlitwę z Ojcem Świętym Franciszkiem, który jak zawsze pragnie nas ubogacić swoim słowem, tym, co ma być też pokarmem dla naszej duszy. Wiemy, że Ojciec Święty niedawno wrócił z podróży apostolskiej z Korei. Miał okazję o tym nam opowiadać ostatnią środę w czasie audiencji środowej. I już widzimy Ojca Świętego, który z okna pozdrawia wszystkich zebranych, licznie zebranych na placu świętego Piotra. Wielobarwny tłum. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Il Vangelo di questa domenica Ewangelia è il celebre dzisiejszej passo niedzieli to znany centrale nel fragment racconto di Matteo, centralny w in opisie cui świętego Mateusza, Simone, a nome dei w którym 12, Szymon w imieniu professa la 12 sua fede in Gesù wyznaje swoją come wiarę w il Jezusa Cristo, jako il figlio Mesjasza, di Dio Syna vivente. Boga żywego, E Gesù i w chiama którym Jezus beato Simone nazywa per Szymona questa sua błogosławionym fede, ze względu na jego wiarę, riconoscendo in essa uznając ją za szczególny un dono speciale del Padre. dar E gli szczególny dice: tu Ojca, sei Pietro, któremu e mówi: su Ty questa jesteś pietra Piotr, czyli skała, i na edificherò tej la mia skale chiesa. zbuduję Kościół mój. Fermiamoci un momento Zatrzymajmy proprio su się na questo chwilę punto, właśnie przy tym sul fatto punkcie, che Gesù z racji, attribuisce że a to Jezus Simone questo nuovo nadaje nome, Szymonowi to nowe imię, Pietro, Piotr, che nella lingua di które w Gesù języku ojczystym suona Jezusa kefa, brzmi kefa, una parola che słowo, significa roccia. które oznacza skała. Nella Bibbia W Biblii questo nome, ten to questo imię, termine, ten termin, roccia, skała, è riferito a Dio. odnosi się do Pana Boga. Gesù lo attribuisce a Jezus Simone przypisuje non per go le sue Szymonowi, qualità o nie i ze suoi względu na meriti jego umani, kwalifikacje ma czy per la sua ludzkie zasługi, fede ale ze względu genuina na e jego salda wiarę, prostą che gli i viene mocną, dall'alto. jaka została mu dana z góry. Gesù sente nel suo cuore Jezus una w grande swoim gioia, sercu odczuwa perché wielką riconosce radość, in Simone ponieważ la mano rozpoznaje del w Padre, Szymonie Bożą rękę, l'azione dello Spirito działanie Santo. Ducha Świętego. Riconosce che Dio Uznaje, Padre że ha Bóg dato a Ojciec Simone udzielił una fede Szymonowi affidabile, wiary ufnej, sulla quale na lui, której Gesù, On, Jezus, potrà costruire la będzie sua mógł chiesa, zbudować swój Kościół, cioè to la sua znaczy comunità, swoją cioè tutti wspólnotę, noi, czyli nas tutti noi. wszystkich. Gesù ha in Jezus animo di zamierza dare vita alla sua powołać do chiesa, życia swój un Kościół, popolo swój fondato lud. non più sulla discendenza, ma Swój sulla lud fede, powołany vale a już nie na bazie dire pokolenia, sul lecz na rapporto wierze, to con jest lui na stesso, bazie więzi un z Nim rapporto di samym, amore, di więzi fiducia, miłości i il zaufania. nostro rapporto con Gesù Nasza więź z Jezusem costruisce la chiesa. buduje Kościół. E dunque, Tak per więc, iniziare la aby sua chiesa, zainicjować Gesù ha bisogno di swój trovare Kościół, nei discepoli Jezus una potrzebuje fede znaleźć w solida, uczniach mocną una i fede ufną affidabile. wiarę. E questo che lui deve verificare I to a właśnie questo na tym punto del etapie cammino musi on e per questo fa la zweryfikować. domanda. I dlatego stawia to pytanie. Il Signore
Pan ma na myśli obraz budowania, obraz wspólnoty jako budowli. Oto dlaczego, gdy słyszy szczere wyznanie wiary Szymona, nazywa go skałą i mówi, że ma zamiar zbudować Kościół właśnie na tej wierze. Bracia i siostry, to, co wydarzyło się w sposób wyjątkowy z Piotrem, dokonuje się również w każdym chrześcijaninie, który stara się, aby w nim dojrzewała prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego. Dzisiejsza Ewangelia stawia pytanie każdemu z nas: jak jest z Twoją wiarą? Niech każdy odpowie w swoim sercu, jak jest z Twoją wiarą, jaka ona jest. Co Pan znajduje w naszych sercach? Serce mocne jak skała, czy serce piaszczyste, czyli wątpiące, niewierzące? Dobrze nam uczyni, gdy w ciągu tego dnia pomyślimy. Jeżeli Pan znajdzie w nas mocno wiarę, zobaczy w nas żywy kamień, na którym może zbudować swoją wspólnotę. Kamieniem węgielnym jest tej wspólnoty jest Chrystus, kamień jedyny, niepowtarzalny. Ze swojej strony Piotr jest skałą, jako widzialny fundament jedności Kościoła. Ale każdy ochrzczony powołany jest do ofiarowania Jezusowi swojej wiary, może małej, ale szczerej, aby On mógł kontynuować budowę swojego Kościoła dzisiaj, w każdej części świata. Także w naszych czasach wielu ludzi uważa, że Jezus jest wielkim prorokiem, nauczycielem mądrości, wzorem sprawiedliwości. Ale także dzisiaj Jezus pyta swoich uczniów, czyli pyta nas wszystkich: a wy za kogo mnie uważacie? Tym prorokiem, wzorem sprawiedliwości? Co byśmy odpowiedzieli? Pomyślmy o tym. Ale przede wszystkim módlmy się do Boga Ojca, aby pomógł nam udzielić odpowiedzi. I przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny módlmy się, aby dał nam łaskę szczerej odpowiedzi, sercem. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. To jest wyznanie wiary. To jest nasze credo. Możemy wspólnie odpowiedzieć trzy razy? Wszyscy razem. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Aniu Pański zwiastował Pannie Maryi. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentis. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Benedicat vos, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wielka radość, też podziękowanie Ojcu Świętemu za to błogosławieństwo. Cari fratelli, i wysłuchajmy jeszcze słów. Drodzy bracia i siostry, mio pensiero oggi, moja myśl dzisiaj ukierunkowana jest do umiłowanej ziemi Ukrainy, która świętuje dzisiaj swoje święto narodowe. Zwracam się do wszystkich synów i córek tej ziemi. O ich pragnieniach pokoju i spokoju, które są zagrożone sytuacją napięcia i konfliktu, ciągle trwającej, powodujące wiele cierpienia pośród ludności cywilnej. Powierzamy cały ten naród Jezusowi i Matce Bożej i złączeni z nimi modlimy się zwłaszcza za ofiary, za ich rodziny i za tych wszystkich, którzy cierpią. Otrzymałem list biskupa, który opisuje całe to cierpienie. Módlmy się razem do Maryi za ten umiłowany naród Ukrainy w dniu ich święta narodowego. Zdrowaś, Maryjo, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pace. Maria, Królowo Pokoju, módl się za nami. Saluto cordialmente.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów Rzymian i tych, którzy pochodzą z różnych krajów. W szczególności wiernych Santiago de Compostela z Hiszpanii. I bambini dzieci de Maipú, del Chile. Z Chile. I giovani di Chiri aus Camp della Francia. Młodzież z Francji. E quanti partecipano all'incontro internazionale. Wszystkie osoby, które uczestniczą w międzynarodowym spotkaniu zorganizowanym w diecezji, przez diecezję Palestrina. Saluto con affetto i nuovi seminaristi. Pozdrawiam nowych seminarzystów papieskiego kolegium Ameryki Północnej, przybyłych do Rzymu, aby podjąć studia teologiczne. Pozdrawiam 600 osobową grupę młodzieży z Bergamo. Che a piedi insieme al loro vescovo, którzy razem ze swoim biskupem sono giunti a Roma przybyli da Assisi, cioè da Francesco do Rzymu, a Francesco, come è scritto z Asyżu, tak jak jest napisane, od Franciszka do Franciszka. Ma siete bravi voi bergamaschi. Jesteście wspaniali, mieszkańcy Bergamo. Ieri sera il vostro vescovo, wczoraj wasz biskup, assieme a uno dei sacerdoti wraz che mi accompagna, z kapłanów, którzy wam towarzyszyli, opowiedzieli mi, jakżeście przeżyli te dni pielgrzymki. Wszystkiego najlepszego. Gratulacje. Cari giovani, drodzy młodzi, tornate a casa, powróćcie do domu con il desiderio z tym pragnieniem dawania tutti świadectwa la bellezza wszystkim della fede cristiana. O pięknie wiary chrześcijańskiej. Saluto i ragazzi di Verona, pozdrawiam Montegrotto, Terme, młodzież z Werony, Padwy e della Valle Liona, i z Valle Liona, come pure jak również i fidele de Giussano, wiernych Giussano i Bassano del Grappa. Vi chiedo per favore non dimenticarti i di pregare proszę per was, me. Nie zapomnijcie modlić się vi za auguro, mnie. Życzę wam buona domenica, dobrej niedzieli e buon pranzo. I smacznego obiadu. Arrivederci. I do zobaczenia. Na placu świętego Piotra wielki entuzjazm po słowach, które wypowiedział Ojciec Święty przy okazji południowej modlitwy Anioł Pański na placu świętego Piotra. Młodzież skanduje jeszcze swoją sympatię do osoby następcy Piotra. Drodzy widzowie telewizji TVAM, słuchacze Radia Maryja. I tak zakończyła się modlitwa Anioł Pański wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem. Dzisiaj Ojciec Święty w swojej refleksji przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, centralnej w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus zadaje pytanie Piotrowi, kim jest Jezus Chrystus. Ojciec Święty dzisiaj zachęcił nas, aby każdy z nas w czasie dzisiejszej niedzieli zastanowił się, jaka jest moja wiara, czy ona jest mocna, czy ona jest pełna ufności. I wraz z Ojcem Świętym, tak jak już to wypowiedzieliśmy, chcemy dzisiaj wspólnie wyznać,
Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Dziękuję Państwu za to wspólne trwanie na modlitwianiu Pańskim i za wysłuchanie słów refleksji Ojca Świętego Franciszka. Życzę Państwu radosnej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.